ten akt symbolicznego podawania samochodu z gratulacjami i życzeniami, żeby strażacy, druhowie używali go jak najrzadziej, tak jak mówiliśmy, do zdarzeń, jak najczęściej do ćwiczeń, ale jeżeli przyjdzie, wyjeżdża do zdarzeń, żebyście byli skuteczni i żeby ten samochód służył bezpiecznie dla was. Uchwalę ojczyznę. Kluczyk na ręce. Proszę się używać bezpiecznie i skutecznie do pojazdu. Kluczyk na ręce pana wójta, żeby paliwo kupował. Tak, wójcie, i dziękuję za współpracę. Dziękuję również. Gratulacje, niech wam dobrze służy ten samochód. To jest wóz bojowy, o którym strażacy marzyli od dłuższego czasu. Przekazywany dzisiaj samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 814 506 zł. Szanowni Państwo, życzę tym wszystkim, którzy przyczynili się do pozyskania tego samochodu, wszystkiego najlepszego, pomyślności, a strażakom jak najmniejszej liczby wyjazdów, jak największej skuteczności w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, szanowni druhowie, chcę wam tego samochodu dzisiaj pogratulować, ale jednocześnie podziękować za to, że jesteście na swoim posterunku, że jest dobra współpraca, że ten wspólny wysiłek przyniósł ten efekt. Niech ten samochód służy wam jak najlepiej. Oczywiście marzymy wszyscy o tym, żeby służył do ćwiczeń, do szkoleń, a nie do wyjazdów, do zdarzeń, bo każdy wyjazd to jest albo zagrożenie, albo nieszczęście. Jeszcze raz naprawdę z wyrazami uznania, ogromnym szacunkiem do was się zwracam. Używajcie tego sprzętu jak najlepiej, jak najskuteczniej, ale powtarzam, bardziej do ćwiczeń niż do zdarzeń, a kiedy zdarzenia będą miały miejsce, działajcie skutecznie i wracajcie cali i zdrowi, bezpieczni po udzieleniu pomocy do swojej jednostki, do swoich rodzin, do swoich bliskich. Patrzę na ten plac tutaj podczas przemówienia i sobie pomyślałem, że jak już jest samochód, to może też wspólnym wysiłkiem, i tu chcę zaproponować też współpracę na przyszłość, może byśmy ten plac też uczynili bardziej takim, no, bardziej bezpiecznym, bo się można potknąć, bardziej funkcjonalnym. Myślę, że jak pan wójt by zechciał podjąć współpracę ze mną w tej sprawie, to znajdziemy wspólnie też środki. Ja ze swojej strony mogę na pewno część, nie wiem jaką, zobaczymy jeszcze, ale zadeklarować, bo tak nie powinno to wyglądać po prostu. Panie wójcie, pół na pół ten plac zrobimy? Zrobimy. 50 do 50, tak? Nie ma sprawy, robimy. Mowa stoi.